Cześć, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam dzisiaj na filmik, w którym opowiem o mojej kilkunastoletniej już historii, odkąd się zaczęłam odżywiać zdrowo, zainteresowałam się tematem zdrowego odżywiania i odkąd zrozumiałam, jak duże znaczenie ma to, co jemy na nasze nie tylko zdrowie fizyczne, ale również psychiczne, na samopoczucie, na sen, na tak wiele innych rzeczy. Ta droga moja bardzo się zmieniała i ci, którzy są ze mną dłużej, o tym wiedzą. Ci, którzy są nowi, właśnie po to też ten filmik jest, żebyście się dowiedzieli, żebyście mogli może coś z tego wziąć dla siebie, to co akurat w danym momencie będzie Wam potrzebne i co może się przydać i właśnie po to robię ten filmik. Także zapraszam serdecznie, kto ma ochotę, zapraszam do oglądania. Opowiem Wam najpierw, jak wyglądała ta moja droga przez tych kilkanaście lat, spróbuję się tak w skrócie to szybko przedstawić, a na końcu jakie popełniłam błędy, co mogłam inaczej zrobić i do jakich wniosków doszłam po tylu latach. Zaczęłam się interesować zdrowym odżywianiem, gdy przytyłam prawie 30 kg, czy chyba nawet 30 już po urodzeniu drugiej córeczki, po pobycie w Stanach. Ten sam początek, jak to wyglądało, nie chcę tego powtarzać, bo już robiłam kilka lat temu filmik, w którym to opowiadałam i na początku, tam jest więcej szczegółów, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszam, będzie w karcie i podlinkuję w opisie. Natomiast nie wierzyłam, już byliśmy w takim momencie, ja wiedziałam, ważąc te 30 kg więcej, to wiedziałam, że albo coś zmienię w tej chwili, albo już nie ma drogi odwrotu, będę po prostu rosnąć i rosnąć i coraz gorzej się czuć, więc to był taki dla mnie dzwonek, kiedy zaczęłam się w ogóle interesować tematem. Nigdy się nie interesowałam zdrowym jedzeniem, ani w ogóle jedzeniem. Jedzenie było takim narzędziem, które jak byłam głodna, to jadłam i tak jakby z Polski byłam też, nie przywiązywałam do tego wagi. Wtedy jedliśmy, w moich czasach się jadło na co dzień kanapki, mięso z ziemniakami, i tak naprawdę się nikt nad tym nie zastanawiał za bardzo. Nie było też dostępu do informacji tak jak teraz mamy i młodzi ludzie są dużo bardziej świadomi. Nie dlatego, że my nie byliśmy świadomi, my nie mieliśmy właśnie, nie było tej możliwości, którą w tej chwili mamy. I tak bez tej świadomości przyjechałam do Stanów, zaczęliśmy z moim mężem własny biznes, więc pracowaliśmy tak naprawdę non-stop, pracowaliśmy często do 23, 24 nawet, nie mieliśmy czasu jeść, więc albo jedliśmy gdzieś tam na zewnątrz, albo jak przychodziliśmy czasami o 21, 22 do domu z biura, to zaczynałam robić jedzenie, bo chcieliśmy jakoś mieć chwilę właśnie taką, żeby odetchnąć. Nawet w weekendy tak pracowaliśmy, także to był taki czas, kiedy właśnie przytyłam, bo ja też z bardzo osoby ruchliwej i takiej no dynamicznej, tańczyłam przez wiele lat, byłam później stewardesą w czasie studiów, więc ja byłam cały czas w ruchu, więc nigdy nie siedziałam przy biurku przez tyle godzin, a nagle zaczęliśmy robić coś swojego, gdzie siedzieliśmy przy tych biurkach po kilkanaście godzin na dobę. I to miało oczywiście znaczenie, później dzieci, no i zmiana diety i klimatu, bo przyjechałam do Stanów. Także nie będę się już może w to zagłębiać, zaczęłam czytać, co można zrobić, zaczęłam się tym interesować. Wprowadziliśmy na początek wodę, której nigdy nie piłam, dużo wody, później zaczęliśmy jeść dużo więcej warzyw, po kolei tak zmieniałam troszeczkę, coraz więcej czytałam książek, dowiadywałam się i zobaczyłam już na początku, że to naprawdę działa, więc szłam w to dalej z radością, widząc efekty. Przez półtora roku schudłam większość tego, czego się dorobiłam w Stanach i o tym właśnie mówię w tym filmiku na początku, kilka lat temu, jak to było, więc nie chcę tego też powtarzać. W każdym razie zobaczyłam, jak jedzenie naprawdę działa wspaniale, jak się lepiej czujemy, jak oboje na nas to działało, na nas obojga. Więc szłam jakby w to dalej i dalej i kolejnym etapem było ograniczenie mięsa, więc ograniczyliśmy do dwa razy w tygodniu, później raz w tygodniu jedliśmy z sałatami, jak jadłam kaszę czy ziemniaki, to też bez mięsa, czyli też dieta niełączenia, to wszystko pięknie działało. I tutaj właśnie pojawiła się pierwsza pułapka, dlatego że ponieważ to działało, dobrze się czuliśmy, chcieliśmy w to iść dalej, ponieważ ja cały czas byłam jakby nakręcona i słuchałam i czytałam osób z tego kręgu jakby roślinnego, polecających właśnie rośliny. Wydawało mi się, że to rośliny są za to odpowiedzialne, więc powinniśmy więcej tego robić i jeszcze bardziej. Nie wiem po co, bo już się super czuliśmy, super to działało, ale wydawało nam się i to jest właśnie pułapka, w którą wiele osób wpada, ponieważ to naprawdę działa i chcemy
zamiast się zatrzymać w tym momencie, jak to działa i fajnie funkcjonuje, to my chcemy iść nie wiadomo dlaczego jeszcze dalej. Wtedy zaczęłam się też interesować oczyszczaniami organizmu różnymi postami, więc zaczęłam robić posty. I jak wiecie, już robię je od kilkunastu lat, posty, głodówki, i akurat to jest coś fantastycznego, co nadal polecam, co się nie zmieniło i co nadal stosuję i zamierzam. Także w pewnym momencie odrzuciłam mięso i zaraz po tym wszystkie produkty odzwierzęce i to był właśnie mój błąd. Może nie byłoby to takim dużym błędem, gdyby to trwało krócej, ale trwało to 7 lat. I teraz znacie już tutaj z kanału, bo wtedy właśnie założyłam kanał, chciałam się tym dzielić, byłam naprawdę tak podekscytowana, tak się wspaniale czułam, bardzo chciałam, żeby jak najwięcej osób wiedziało o tym, że to tak może działać, że to jest naprawdę proste, że jest takie bogactwo potraw, które możemy wtedy zrobić, więc się uczyłam wszystkiego od początku i to sprawiało mi radochę, naprawdę się czuliśmy świetnie. I no muszę tutaj zaznaczyć, że ja jak już podchodzę do czegoś tak zadaniowo, to ja bardzo się tego trzymam. To znaczy ja naprawdę przez 7 lat to trwało, ja przez tych 7 lat nie miałam za dużo wyskoków, zdarzyło się czasami, ale bardzo, bardzo rzadko. Ja odrzuciłam alkohol, nie piłam kawy przez kilka lat, nie jadłam żadnych przetworzonych produktów, żadnych słodyczy, ciasteczek, bułeczek, nic takiego. Piekłam na początku chleby, później już z chlebów zrezygnowałam. I jak wiecie, też latem robiłam dietę bardziej surową. Cały czas była to dieta wegańska, także to nie były żadne zmiany diet, bo niektórzy do mnie piszą, że ja co chwilę zmieniam diety. Ja nigdy nie zmieniałam żadnych diet, w ogóle nie stosowałam żadnych diet. Ja po prostu weszłam w weganizm. Wiadomo, że latem, gdy się pojawiały rośliny, owoce, bazowałam właśnie na tym, zimą na gotowanych i robiłam w międzyczasie posty. Może tutaj jest ta pomyłka, niektórzy ludzie uważają, może, że posty to są diety, nie mam pojęcia. W każdym razie nie zmieniałam nigdy diet, tak jakby ta wegańska. Jak już weszłam w to, to ta dieta wegańska przez 7 lat wierzyłam w nią całym sercem. Bardzo chciałam, żeby i dzieliłam się też tym dlatego i mówiłam o tym, bo naprawdę to działało wspaniale. Ale po kilku latach, gdy zauważyłam, tak jakby cały czas, więc właśnie to tutaj chciałam powiedzieć, jak to wyglądało też, bo cały czas miałam alergię, od wielu lat miałam alergię i wydawało mi się, że tą dietą roślinną tej alergii się powinnam pozbyć, tym bardziej, że właśnie nie jadłam żadnych przetworzonych, ja nie miałam takich wyskoków, jak wiele osób ma i że gdzieś tam coś podje czasami, albo nie wiem, przyjadą na święta do rodziny, to coś tam zjedzą, jakieś ciasto, albo nawet rosół, albo wiecie, coś, czego się normalnie nie je. Ja podchodziłam do tego bardzo restrykcyjnie i byłam taka zdyscyplinowana, bo bardzo mocno wierzyłam w to, że właśnie to mnie jakby wynagrodzi, że później już nie będę miała, ja zresztą byłam w dobrej formie cały czas i nie chorowałam, nie łapałam jakichś infekcji i znaczy czasami od dzieci, ale to trwało 2-3 dni, bardzo rzadko, nie brałam żadnych leków, nie chodziłam do lekarzy i tak dalej. Więc generalnie się czułam bardzo dobrze i waga doszła też do pewnego momentu, kilka kilogramów więcej niż ważyłam w liceum i później stanęła i jakby jak robiłam posty, to ona schodziła w dół, później wracała do tego momentu, więc jakby zaakceptowałam też, że ta waga już taka jest, że jestem starsza, więc też powinnam tyle ważyć, że już więcej się jakby nie dojdę już do tej wagi sprzed lat. Że mój organizm tego też nie potrzebuje, nie chce. Zresztą waga już w pewnym momencie, jak już straciłam te prawie 30 kg, 25 tak szybko dosyć, to naprawdę nie była dla mnie żadnym problemem. Jeszcze przypomnę, że miałam wtedy 32 lata, gdy się zaczęłam tym interesować. Teraz mam już 45, skończyłam 46 rok. Także już kilkanaście dobrych lat temu i to naprawdę działało fantastycznie, więc ta dieta roślinna, ale tak naprawdę ona najlepiej działała do momentu, kiedy nie zrezygnowałam z mięsa, o czym wtedy nie wiedziałam. Nie zdałam sobie z tego sprawy, ponieważ się tak dobrze właśnie, tak jak mówiłam, czuliśmy, szliśmy coraz dalej, coraz więcej rzeczy odrzucałam, bo wydawało mi się, że to jest właśnie słuszna droga, nie wiem dlaczego. Myślę, że pod wpływem wielu książek i właśnie tej grupy lekarzy i osób, które tak jadły i jakby chciałam bardzo w to wierzyć, zresztą wiecie, ja wierzyłam całym sercem, naprawdę. Mikrofon.
stuknęłam, przepraszam. Wierzyłam naprawdę w całym sercem w to i uważałam przez wiele lat, że jest to dieta najlepsza dla człowieka. Wtedy też zaczęłam medytować. Bardzo często się to wiąże, właśnie osoby na dietach roślinnych medytują, czy zaczynają się interesować rozwojem duchowym. Może to też w tym wieku tak po prostu jest. I także to wspierało, to jeszcze bardziej mnie nakręcało, taka czystość jedzenia i wyższe wibracje i to wszystko. I dostawałam w międzyczasie, jedząc tak i wiedząc, że jem naprawdę czysto, robiąc posty, dostawałam bardzo dużo wiadomości od Was, od osób, które były na diecie wegańskiej, które z niej zrezygnowały, bo jeszcze poznałam trochę też osób osobiście, którym to nie posłużyło i zawsze moje wytłumaczenie czy takie myślenie było, zresztą bardzo typowe, że znaczy typowe dla wielu osób tak jedzących, że te osoby nie jadły dobrze, nie jadły zdrowo i zresztą to się tak trochę potwierdza z mojego teraz już doświadczenia i spojrzenia, że osoby, które jadły bardzo czysto, tak jak ja, gdzie naprawdę nie było tych przetworzonych, nie było słodyczy, nie było batoników, nie było ciasteczek, to te osoby są w stanie ich organizm kilka lat na tej diecie roślinnej pociągnąć. Natomiast jest wiele osób, które jedzą tak przez 15-20 lat, są na dietach wegetariańskich, wegańskich i jeszcze się nie spotkałam z kimś, kto by był 20 lat tak jadł, ale jadł tak czysto, jak jadłam ja, bez żadnych takich właśnie wyskoków większych i z tego, co rozmawiałam z wieloma osobami, to właśnie to są osoby, które tak jak z Anetą, z którą widzieliście wywiad, takich osób jest bardzo dużo, takich, które były kilkanaście do 20 nawet lat, teraz nawet moja koleżanka po 29 latach wróciła do jedzenia mięsa, bo to były osoby, które jadły białe pieczywo, które jadły jakieś wypieki sporadycznie, coś, czego ja nigdy nie robiłam. I faktycznie te osoby, które jadły tak czysto, po 6-7 lat i organizm daje już, albo się ignoruje te znaki, albo się coś zaczyna robić. I tak właśnie u mnie było, bo to nie było tak, że ja nagle zmieniłam zdanie, albo nagle się okazuje, że ja udawałam przez te wszystkie lata. Nie, ja się naprawdę cudownie czułam i to było fajne do pewnego momentu. I właśnie tutaj dostawałam dużo komentarzy i takich wiadomości, że Sylwia, uważaj, ja miałam witaminę B12, suplementowałam, miałam badania, wszystko było dobrze, badania miałam super. Lekarka mi mówiła, żem robiła tak dalej, że jest super. Do pewnego właśnie momentu. Gdy zaczęłam się czuć gorzej i ponieważ to przez tyle lat działało i to też jest normalny mechanizm, ponieważ czułam się tak fajnie, to w życiu tego nie powiązywałam, nie połączyłam tego z dietą, więc pomyślałam, że muszę więcej robić postów. Jak wiecie, tutaj, ponieważ alergia moja robiła się coraz gorsza, przeszłam na 3 tygodnie, jest relacja na YouTubie, na 3-tygodniową głodówkę na wodzie i już myślałam, że, znaczy byłam, tak naprawdę byłam przekonana, już robiłam głodówki wcześniej takie 10-dniowe, do pierwszego przełomu kwasiczego robiłam 2-3 razy, 3 w sumie chyba razy na wodzie samej, ale później pomyślałam, że zrobię 3 tygodnie, tak żeby dojść do drugiego przełomu kwasiczego i to już powinno mi naprawdę pomóc pozbyć się tej alergii na zawsze. I przez kilka pierwszych miesięcy faktycznie nie miałam alergii, po czym wróciła i wróciła jeszcze gorsza, jeszcze silniejsza. Później robiłam też dla Was filmik o tym, jak brałam zioła i one na chwilę też pomogły, potem przestały. I naprawdę powiem Wam, że to był moment, kiedy zaczęłam myśleć, że coś jest nie tak, bo najpierw o tym nie myślałam właśnie dlatego, że przez tyle lat się dobrze czułam i było wszystko super. I nagle zaczęłam myśleć, jeszcze, znaczy tak, zrobiłam tę głodówkę, nie pomogła, dobra, no to mówię, no to może te gotowane warzywa i owoce, surową dietę, którą robiłam przez wiele lat, tak naprawdę przez cały ten mój okres wegańskiej diety robiłam latem, ale pomyślałam, że ją przeciągnę i wtedy byłam kilka miesięcy na diecie surowej, też się z Wami dzieliłam wtedy w czasie tego okresu tymi moimi odczuciami i myślałam, że to już w takim razie, już jeżeli to mi nie pomoże, no to nie wiem. I powiem Wam, że po tym okresie, po pierwsze czułam się o wiele gorzej po tych kilku miesiącach. Najpierw się czułam też fajnie, bo coś nowego, jakaś zmiana dla organizmu, po czym zauważyłam też, i to już mówiłam, co wielu osobom się nie spodobało, ale wiele osób też miało podobne doświadczenia albo odczucia, czy na sobie, czy widząc innych, po prostu zobaczyłam, jak się bardzo mocno postarzałam. W ciągu kilku miesięcy naprawdę, różnica była, nie wiem, 10 lat i nagle i jakoś, nie wiem, coś wtedy kliknęło, że to nie jest dobra droga, że coś tu jest nie tak. I wtedy dopiero zaczęłam
słuchać, czytać i interesować się i natrafiłam na dietę ketogeniczną, ponieważ ketoza była mi dobrze znana z postów, więc jakby wiedziałam, już znałam ten temat, ale zaczęłam słuchać innych lekarzy i to większość z tych lekarzy to byli lekarze, którzy jedli roślinnie, także to nie było tak, że oni, bardzo wiele osób przechodzi drogę podobną do mojej, bo to są osoby, które szukają, które się interesują tym i które chcą żyć zdrowo, chcą, i wiecie, tutaj jest jeszcze kolejna rzecz, ale nie chcę mieszać, wiem, że trochę teraz chaosu wprowadzam, ale wiem, że wiele osób tutaj, ta dieta jakby bazuje na naszej wrażliwości jako ludzi, bo większość z nas jest dobrymi ludźmi, jesteśmy i w sercu swoim, wewnątrz, nie chcemy nikogo krzywdzić. I ta dieta bardzo mocno rezonuje z osobami wrażliwymi, ja oczywiście później się pojawia wyższość przez chwilę, że no, ci, którzy jedzą mięso, to nie są już ani rozwinięte osoby, ani w ogóle niewrażliwe i tak dalej, i takie głupoty, co teraz już wiem. W każdym razie to jest inny temat, do tego tematu też może zrobimy osobny filmik, bo nie chcę tego teraz mieszać. W każdym razie zaczęłam czytać i zaczęłam najpierw pół roku czytać, przygotowywać się do tego i byłam naprawdę bardzo zdziwiona, ale wracając do mojej drogi, dobrze, dieta ketogeniczna do mnie przemawiała, że to może jest dla mnie jakaś możliwość tutaj manewru w tej sytuacji. Byłam trochę podłamana, muszę wam powiedzieć, że naprawdę nie mogłam przez tych kilka miesięcy dojść do siebie też tak, czułam taki zawód, czułam taki smutek, że tak bardzo wierzyłam w to i chciałam, ja bardzo bym chciała nadal, żeby to była ta dieta najlepsza. Wiem już, że nie jest, wiem, że na 100% nie jest, ale bardzo, bardzo chciałam i tutaj wiele osób, myślę, że właśnie wpada w tę kolejną pułapkę i tak bardzo podważałam to, tyle rzeczy próbowałam i ja akurat sama wiem najlepiej, jak jadłam, co robiłam, więc jakby tutaj nie zostaje dla mnie żadna opcja, której bym nie próbowała i której naprawdę bym nie chciała, nie chciałabym, żeby ona mi pomogła, nie chciałam brać suplementów, teraz wiecie, to nie jest naturalne, zaczęłam widzieć, że jeżeli bez suplementów nie można sobie pomóc, na przykład dostarczać kwasów omega-3 odpowiednich, które się przekształcą w odpowiednie tłuszcze dla naszego mózgu, jeżeli nie ma takiej możliwości na diecie czy surowej, roślinnej, wegańskiej, to znaczy, że coś tutaj jest nie tak. Natura jest zbyt perfekcyjna, zbyt perfekcyjnie to wszystko działa, żeby to było w ten sposób możliwe. W każdym razie zaczęłam od diety ketogenicznej, jak wiecie, na początku, bo to jeszcze był dla mnie szok, ja sobie nie wyobrażałam, że będę jadła mięso. Ja nie wyobrażałam sobie, że do końca życia już myślałam, że nigdy nie zjem więcej mięsa i nigdy nie miałam przez tych 7 lat, nie miałam potrzeby, nie miałam ochoty, nic mnie nigdy nie skusiło i jak byliśmy na imprezach czy w urodziny, to nie czułam w ogóle potrzeby, chęci, nie wiem, ani fizycznie, ani oczywiście mentalnie tym bardziej. Więc to nie była żadna tęsknota, wręcz było to dla mnie bardzo stresujące i niewiarygodne, że to mogłoby w jakikolwiek sposób pomóc. Zaczęłam dietę ketogeniczną i 3 miesiące jadłam wegańsko, bazując na roślinach i na tłuszczach roślinnych. Wiem, to nie było mądre, ale to było przejście i myślę, że to było warte też tego, żeby wypróbować i żeby przez to jednak jest zdobywanie doświadczenia, dla mnie doświadczenie jest ogromnie cenne, bo teraz mogę z zupełnie innej pozycji o tym mówić, a ktoś, kto nie ma tego doświadczenia, kto jakby nie przeszedł tej drogi, nie może się też wypowiadać, wiecie, możemy się wypowiadać tylko na podstawie, właśnie na bazie tych swoich doświadczeń. Po tych 3 miesiącach wprowadziłam masło i jajka i faktycznie dużo lepiej się zaczęłam czuć i po 3 miesiącach kolejnych po prostu poczułam taką ogromną ochotę na śledzie i przez 2 tygodnie ja myślałam tylko o śledziach i później jadłam te śledzie codziennie przez jakiś czas, nie mogłam się nimi nasycić i wiedziałam już, że moja droga jest w kierunku mięsa i było to bardzo trudne, ale bardzo trudne i to bardzo długi czas, gdy ja nie byłam ideologicznie nawet do tego nastawiona, więc tym bardziej mnie to tak dziwi, że było to takie trudne, ale to nie jest właśnie temat na dzisiejszą rozmowę. Później, po tych już kilku miesiącach zaczęłam jeść pomału mięso, zwiększając jego porcje i teraz tak,
Mówiłam Wam w filmiku o karniworze, o diecie karniwora, jak trafiłam do lekarza amerykańskiego, który właśnie był na diecie ketogenicznej od kilkunastu lat i on mi powiedział, że raczej na diecie ketogenicznej alergii nie wyleczę. Pamiętajcie, że właśnie gdyby nie ta alergia, to ja bym pewnie nie szukała i nie zmieniała niczego, no bo po co? Normalnie człowiek niczego nie zmienia, jeżeli się dobrze czuje i wszystko jest ok. Ale jeżeli ja zauważyłam, że ja po tych kilku latach, moja alergia jest o wiele gorsza, o wiele częstsza, o wiele dłuższe są te okresy, że ja bez leków, wiecie, ja się uparłam, wszyscy moi znajomi biorą leki na alergię, ja się uparłam, że tych leków nie chcę brać, że chcę naturalnie się jej pozbyć, dlatego ja tak szukam, ale ja też nie zmieniam żadnych diet, ja po prostu inaczej podchodzę, zmieniam proporcje makroskładników. Wiele osób tak robi, tylko może nieświadomie. Ja to robiłam świadomie. Jedzenie sezonowe i później właśnie dodawanie tych tłuszczów. I właśnie duża, duża praca nad sobą, żeby to jakoś przetrawić, żeby to zrozumieć i zaakceptować. I tutaj jest ogromnie dużo właśnie pomocy w tej chwili na YouTube. Bardzo wiele osób, tysiące osób, które się wyleczyły tak i właśnie po dietach roślinnych, które sobie pomogły, przechodząc na dietę albo ketogeniczną, albo właśnie krok dalej na karniwora. I to właśnie w filmiku mówiłam o tym, więc też nie chcę się powtarzać. Kto ma ochotę, to zapraszam do obejrzenia. I to jest tutaj tak wiele świadectw i wielu lekarzy, którzy właśnie też taką drogę przechodzili, dlatego że wszyscy wpadliśmy w pułapkę pewnych oszustw, które miały miejsce wiele lat temu i niestety wiele osób zapłaciło za to swoim zdrowiem. Słuchajcie, ja teraz nie mówię, że dieta, na której teraz jestem, jest dietą najlepszą, jest dietą jedyną i jest dietą najzdrowszą na świecie, bo pewnie nie dla wszystkich tak jest i nie przez całe życie, bo być może potrzebujemy różnych rzeczy na różnych etapach życia. Nie wiem tego, tak wygląda moja droga i uważam, że każdy człowiek, który się rozwija, musi uczyć się na swoich błędach i przez swoje doświadczenie. I tylko dlatego ja się mogę rozwijać i mieć swoje zdanie w tej chwili i wiedzieć na 100%, bo już mnie nikt nie przekona, że dieta roślinna, więcej oczyszczania, jeszcze zlikwidować tłuszcz w diecie. Wiem, do czego to prowadzi. Ja mojego organizmu już do takiej ruiny doprowadzić bym nie chciała, chociaż oczywiście czułam się fantastycznie, dlatego rozumiem osoby, które w to dalej wierzą, bo ja też wierzyłam i to jest naturalne, że w to wierzymy. Dlaczego mielibyśmy nie wierzyć, jeżeli się czujemy dobrze, tak? Ale może to być tak, że do pewnego momentu i dlatego ja o tym teraz jestem w sumie gotowa już na to, żeby o tym więcej mówić. Nie chcę, żeby ten filmik był dla Was za długi, więc może będę robić częściej takie filmiki, może jeżeli byście mieli ochotę, zróbmy live'a, gdzie będziecie mnie pytać o różne rzeczy. Jestem otwarta jakby na to w tej chwili już, bo wiem, jaka jest różnica w tym, jak się czuję, wiem, jak wróciliśmy do mięsa i ograniczyliśmy warzywa do tych, które są dozwolone na diecie niskowęglowodanowej, zwiększyliśmy ilość tłuszczu. W tej chwili próbuję chwilowo, przed okresem alergii, próbuję właśnie pozbyć się tych roślin w ogóle z diety i spróbować i zobaczyć, bo jeżeli się nie przekonam, to się też nie mogę wypowiadać. Tak jak muszę doświadczyć, jeżeli doświadczę sama tego, że mi to pomoże, że inaczej się na tym czuję, to będę o tym głośno mówić. Na razie chcę tylko Wam, ja Wam chcę pokazać i teraz dopiero zrozumiałam, jaki jest cel mojego kanału, kierunek zdrowie. To jest poszukiwanie zdrowia, my szukamy, musimy być też moim zdaniem otwarci, bardzo otwarci na różne opcje, bo jeżeli się zamkniemy, to no zamykamy sobie po prostu jakieś furtki, które być może by nam się przydały. I moim zdaniem naprawdę, kochani, warto jest słuchać innych osób, być otwartym na ich, słuchać historii po prostu, jeżeli się dzielą. To jest bardzo cenna wiedza, dzielenie się swoim doświadczeniem, nie książkowym, nie badaniami, bo niektórzy się powołują na badania, które jak wiemy bardzo często są po prostu bez wartości, bo nie tylko są źle przygotowywane, ale też nie wiemy, kto za nimi stoi, kto za nie płaci. To są bardzo drogie często badania i ktoś je musi finansować, a ktoś, kto je finansuje, ma swoją agendę. Więc no niestety, żyjemy w takim świecie i ja dlatego stawiam na własne doświadczenie, na uczenie się na własnych błędach. Dzięki tym błędom się rozwijamy, dzięki tym błędom wyciągamy wnioski, uczymy się. Ja się nauczyłam tego, jak działa mój organizm, wiem, jak się czuję. Zrobię Wam filmik o tym, jak po kilku latach teraz na diecie ketogenicznej, ale to miała być moja historia, także chciałam Wam tylko opowiedzieć, jak to wyglądało, więc tak jakby zatoczyło to koło i gdybym się zatrzymała, moje jakby wnioski, gdybym się zatrzymała wtedy, gdy
zaczęliśmy fajnie dbać, zaczęliśmy pić wodę, zaczęliśmy jeść warzywa i gdybyśmy wtedy jeszcze nie odstawiając mięsa, nie odstawiając wszystkich produktów odzwierzęcych, zostali na tym i obserwowali po prostu swój organizm sezonowo, czego jeść więcej, czego jeść mniej, to myślę, że do tej pory bym tak jadła. Ale nie wiedziałabym tego, co wiem teraz, także to była bardzo wartościowa lekcja dla mnie i myślę, że przydatna i mam nadzieję dla Was również, bo myślę, że po to też ten kanał założyłam, bo nigdy nie rozumiałam po co. Ja nie miałam nigdy potrzeby, żeby to było dla mnie takie też dziwne, że ja mam ten kanał na YouTube, ale dopiero teraz jakby zrozumiałam, że ta wiedza i ta moja droga może być bardzo wartościowa dla wielu osób i wiem, że jest, bo piszecie już do mnie i wiele osób przeszło podobną drogę. Także nie zamykajcie się, bo ja też byłam zamknięta na takie nowości, komentarze od osób czy wiadomości, które pisały, żebym uważała i sobie myślałam, że te osoby po prostu jedzą przetworzone produkty, nie jedzą tak zdrowo i czysto jak ja, więc pewnie dlatego mają takie, a nie inne efekty. No ale okazało się to nieprawdą i właśnie jeżeli, tak mój mąż pamiętam mi powiedział po tej mojej głodówce po surowej diecie i powiedział, wiesz co, mówi, po tym wszystkim co ty zrobiłaś, jeżeli to dla ciebie nie zadziałało, to znaczy, że to po prostu nie zadziała i ja też mam takie właśnie teraz wewnętrzne przekonanie, jeżeli nie zadziałało to wszystko co ja robiłam przez tych kilka lat i jak się starałam, jaka byłam zdyscyplinowana, i ja po prostu przeżyłam później taki moment chwilowego takiego załamania i zwątpienia. I właśnie wtedy zaczęłam pić od czasu do czasu wino, lampkę wina, ja piję rzadko bardzo, ale lubię, rozkoszuję się tym. Wróciłam do picia kawy, którą się rozkoszuję, ale co nie znaczy, że niedługo mogę przestać znowu ją pić. Nie wiem, jak się będę czuła, mój organizm mi to mówi, natomiast zwracam uwagę bardzo na wysoką jakość tych produktów. Jest to nieczęste, właśnie tak jak wino, zmieniam proporcje, jem mało, robię posty, cały czas mam jakby stosuję, ponieważ tak jak się je bazując na mięsie i na tłuszczach, to potrzebujemy dużo rzadziej jeść, ten cukier jest bardzo stabilny, więc nie ma w ogóle zachcianek, ja uwielbiam, ale to powiem już może właśnie w filmiku na temat, po kilku latach właśnie na temat tej diety ketogenicznej, jak ją odbieram. W każdym razie w tej chwili tak jem, nie wiem co będzie dalej, bo nie wiem jak się będę rozwijać, nie wiem co będzie potrzebował mój organizm i właściwie to chciałam Wam powiedzieć, nie ma jednej diety i jesteśmy ludźmi, którzy i wszyscy popełniamy błędy, jeżeli ktoś mówi inaczej, to albo siebie oszukuje, albo innych. Jesteśmy tu po to, żeby się uczyć, żeby się rozwijać i moim zdaniem właśnie poprzez własne doświadczenie i własne błędy rozwijamy się najlepiej, także to jest moja droga, ja jestem z niej szczęśliwa, jestem zadowolona, jeżeli czegoś żałuję, to jest to, że na przykład po 2 latach weganizmu z niego nie zrezygnowałam, że wtedy nie zaczęło się coś dziać. O, żałuję tego, że wcześniej nie zaczęłam się tak źle czuć, żeby z tego zrezygnować, że straciłam tyle lat, brnąc w to dalej, chcąc jeszcze lepiej, jeszcze więcej, jeszcze bardziej się oczyścić, bo myślałam, że to jest właśnie droga do tego, żeby wyzdrowieć. Okazało się, że było totalnie przeciwnie, więc szłam w kierunku, ale zupełnie przeciwnym niż w tej chwili. Właśnie piszecie mi, że ze skrajności w skrajność. Tak, dlatego, że się pomyliłam, szłam w złą stronę, idę teraz w inną i zobaczymy, może tutaj będzie akurat rozwiązanie, a jeżeli nie, no to trudno, być może jest jeszcze gdzie indziej, są wiadomo, że psychiczne, medytacja, różne oddechowe ćwiczenia, ja to wszystko robię, więc wiem teraz, po prostu rozumiem, że nie ma takiej diety, która by była dla wszystkich, tak samo działała. Jesteśmy różnymi ludźmi, szanujmy to, że jesteśmy różni, a czerpmy inspiracje właśnie od innych i być może to one nam pomogą, jeżeli będziemy otwarci na to, a nie dyskredytowali innych za to, że im pomogło coś innego. To wszystko, kochani, wiem, że dzisiaj długo się rozgadałam, ale ten filmik wymagał tego. Ja Wam życzę bardzo dużo zdrowia, ale przede wszystkim otwartości i obserwowania swojego organizmu i pamiętajcie, nie wierzcie, że jest jedna dieta i że ona dla wszystkich będzie tak samo działała i dla Was, że ta sama dieta też przez całe życie będzie tak samo działała, bo możecie się bardzo zaskoczyć i wtedy łatwiej jest z tego wybrnąć, jeżeli nie jesteśmy tak bardzo mocno zakotwiczeni w tym myśleniu, że tylko tak, a inaczej się już, że to jest już najlepsze i że nic się nie zmieni, bo jesteśmy, zmieniamy się, tak jak całe życie nasze się zmienia i nasze myślenie i miejmy nadzieję, że się będziemy rozwijać i się rozwijamy cały czas, przez całe życie, a nie stoimy w miejscu. Ściskam Was serdecznie i życzę Wam bardzo dużo zdrowia.
Trzymajcie się, pa.